Cześć wszystkim, z tej strony Angela z kanału Niedobre Pierogi i pogadamy sobie dzisiaj o Heidesie, czyli o indyku, o którym słyszał pewnie każdy z Was, ponieważ swojego czasu zbierał, czy nawet teraz zbiera świetne oceny oraz opinie, więc nawet jeżeli się nie interesujecie grami typu indie, to na pewno musiał gdzieś Wam się on obić o uszy, bo inaczej się tego nie dało zrobić. I ja ogólnie nie lubię gier typu roguelike, a powód tego jest prosty, ponieważ męczy mnie i nudzi tego typu rozgrywka. Więc zagrałam w Hadesa z jednej tylko przyczyny. Ponieważ został on stworzony przez studio, które bardzo lubię, czyli od Supergiant Games, który dał nam takie perełki jak Bastion, jak mój ukochany po prostu Transistor, czy też nieciekawy, ale też dobry Pyre. Inaczej nie mogłam, musiałam spróbować zobaczyć Hadesa i z perspektywy czasu widzę, że jednak była to dobra decyzja. Rdzenie rozgrywki opiera się na standardowych założeniach dla rogalików, czyli przemierzamy przez losowo wygenerowane mapy, walczymy z przeciwnikami, ulepszamy, wykupujemy przedmioty czy też bronie, a po naszej śmierci wszystko tracimy i zaczynamy od nowa. I nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to brzmi bardzo męcząco, dlatego nie lubię tego rodzaju gier. Ale Hades jest wyjątkowym, ponieważ każdy z tych aspektów ma dopracowany wręcz, można by powiedzieć, do perfekcji i robi coś więcej. Na przykład ma też rozbudowaną historię, przez co po prostu nawet ja nie mogłam się oderwać od efektu jeszcze jednej rundy. Ale zacznijmy od początku. A na początku mamy już takie pierwsze zaskoczenie, ponieważ nie wcielamy się wcale w jakąś młodocianą wersję Hadesa, jak mógłby wskazywać tytuł gry, ale w jego syna, czyli Zagreusa, który ma już serdecznie dość siedzenia w tym piekle, w zasadzie dosłownie ich przenośni, więc postanawia uciec z domu i oderwać się tym samym od swojego apodyktycznego ojca i robi to w sposób, jaki można byłoby się spodziewać po zbuntowanym nastolatku, czyli jest on zarozumiały, pewny siebie, ironiczny, nieposłuszny, więc no, nie da się go po prostu nie darzyć z sympatią. I w zasadzie kibicujemy mu przez całą jego wyprawę. Tak samo jak bogowie z Olimpu, którzy chcą w końcu poznać swojego piekielnego krewniaka, który był przed nimi ukrywany. Więc z chęcią obdarowują nas swoimi błogosławieństwami. I fabuła, która mogłaby się wydawać w tego typu rozgrywce dosyć marginalna, jest jej jednym z głównych atutów. Już pomijając to, że jest mega ciekawa i wciągająca, to jest nam w fajny sposób dawkowana. Czyli po każdej śmierci trafiamy z powrotem do naszego domostwa, a tam zawsze czeka na nas coś nowego. Czy to nowa postać, nowe dialogi, nowe aktywności. I to wszystko popycha tą historię do przodu, a oprócz tego jest takim fajnym jest naszą taką osłodą po goryczy porażki, po nieudanej próbie, gdzie właśnie kiedy wynurzamy się z tego morza krwi, mamy takie przyjemne uczucie czy myśli, że spotka nas coś nowego i ciekawego. Zadziwiająca i zarazem godna podziwu jest ilość przygotowanych dialogów, których jest mnóstwo. Dodatkowo są one zdubbingowane i to do każdej postaci, na jaką trafimy.
I nie jest to też taka jakaś miałka paplanina bez sensu, tylko rzeczywiście te teksty są interesujące i troszkę prześmiewczo oddają charaktery tych wszystkich bogów, czy też pomniejszych bożątek. Bo na przykład taka Afrodyta to w dialogach będzie troszkę z nami flirtować, Atena troszkę wymądrzać, Zeus, wujek Zeus będzie nas co rusz uświadamiać o swojej boskości i łaskawości. A nawet ci domownicy w piekle też nie szczędzą w słowach. No chyba, że tam jedna z furii, która co rusz daje nam do zrozumienia, żebyśmy się po prostu od niej odczepili. Oczywiście raz na jakiś czas ojciec uraczy nas swoją pogawędką podczas wykonywania swojej papierkowej roboty. Swoją drogą tak chyba by musiało wyglądać piekło, papierologia na wieczność. Że podczas wykonywania tej pracy troszkę się z nas pośmieje albo rzuci skryźliwe uwagi. I to jest w sumie takie troszkę dziwne, że niby nie wierzy, że nam się uda uciec, ale na wszelki wypadek podrzuca jeszcze kilka kłód pod nogi, żeby mieć taką pewność. No dobrze, myślę, że powoli możemy przechodzić do rozgrywki, a zaczniemy sobie od arsenału broni, który może wydawać się niezbyt bogaty, ponieważ tak naprawdę mamy kilka rodzajów sprzętu. Jest to miecz, włócznia, tarcza, łuk, rękawice i pistolet. Tak, pistolet w kształcie ptaka. Mogłoby się to wydawać niewiele, ale siłą jest to, że każda z nich jest mega grywalna i każdą gra się tak naprawdę dobrze. Ten bilans jest dobrze ustawiony i każda po prostu z nich daje mega satysfakcję w ubijaniu wrogów. Dodatkowo możemy wykupywać różne warianty danej broni, które na przykład różnią się atakami czy też efektami. Co więcej, gra zachęca nas do tego, żebyśmy nie grali cały czas naszą ulubioną bronią. U mnie byłaby to z pewnością włócznia. A przez to, że jednorazowo po przejściu danego etapu konkretną bronią dostajemy jednorazową nagrodę i tylko raz, daną bronią. Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy ulepszać coś, to musimy przejść każdą bronią, każdy etap. Tak by było najlepiej. No i każdą z nich standardowo możemy wykonywać podstawowy słabszy atak, specjalny silniejszy, atak z odskokiem, a sam Zagreus może wykonywać sam odskok w celu uniknięcia albo rzucać kroplą krwi, która powoduje, że przeciwnik jest wrażliwy na nasze uderzenia. No i do tych wszystkich ruchów ataków dochodzą jeszcze wcześniej wspomniane błogosławieństwa. A jaki Bóg, taka łaska. Czyli na przykład od Afrodyty dostaniemy dary, które powodują, że przeciwnicy są w nas chwilowo zauroczeni i walczą dla nas, albo powodują efekty osłabienia. Przy Zeusie mamy na przykład efekty rażenia piorunami, przy Dionizosie upicie się, czyli taka forma trucizny, czy na przykład Posejdon daje nam moc wody, która odpycha przeciwników. No jest tego dosyć sporo, do tego jeszcze dochodzą duety, gdzie bogowie się łączą i dają nam takie specjalne jeszcze moce, ale to już teraz nie będę o tym mówić. Ale jakby jeszcze tego mało, to podczas jednej próby możemy wzmacniać nasze bronie, możemy kupować różne pasywne efekty, możemy używać przedmiotów, które dostaliśmy w prezencie od różnych postaci wcześniej. No, jest tego zatrważająca ilość i
Ta ilość kombinacji powoduje to, że w zasadzie każde podejście jest inne i przez to nie nudzi, bo zawsze mamy w głowie to, że nie wiemy, co tak naprawdę nas czeka i czy tym razem nie otrzymamy jakiejś takiej super, mega epickiej kombinacji, która pozwoli nam przejść wszystkie etapy. Jak już wspomniałam o etapach, no to podziemia składają się z 4 krain, które zawierają w sobie tak od 7 do 8 losowo wygenerowanych komnat, w których znajdują się różne rzeczy. Przeważnie są to przeciwnicy, ale możemy też trafić na lokacje z postaciami, z którymi możemy porozmawiać i coś od nich dostać, lokacje z źródłami, które uzdrowią nas, albo na przykład trafimy do sklepu Harona, czyli przewoźnika Syksu, gdzie możemy, no, jak w sklepie, kupić przedmioty. I na końcu każdej krainy znajduje się boss, gdzie po pokonaniu go trafiamy do kolejnej i tak aż do końca. Z kolei przy wejściu do następnych komnat pojawia się u góry na drzwiach symbol, który informuje nas, jaka nagroda nas czeka po przejściu kolejnej komnaty. I jest to moim zdaniem świetne rozwiązanie, bo czasem tych przejść jest kilka i możemy wybrać, co akurat nas interesuje. Bo na przykład, no nie wiem, tutaj widzimy, że będzie dar od Artemidy, ale jednocześnie oznaczony jest on ikoną czaszki, czyli dostanę ten dar, ale muszę przejść mini bossa. No, ale na przykład mi to nie odpowiada, ponieważ mam mało życia i troszkę nie chcę ryzykować, a po drugiej stronie jest przejście, które prowadzi mnie do sklepu Harona, gdzie mogę, nie wiem, kupić inny dar albo będzie może kanapka, która uzdrowi, przywróci mi troszkę część życia. No świetne. Same ubijanie wrogów jest niezwykle satysfakcjonujące. A to przez to, że gra jest dynamiczna, szybka, Zagreus porusza się bardzo responsywnie i pozwala to na właśnie takie szybkie lawirowanie pomiędzy jednym a drugim przeciwnikiem. I te wszystkie nazbierane efekty, dary wymuszają na nas również główkowanie, jak je najlepiej połączyć, żeby były jak najbardziej skuteczne w walce. No, to ja Wam tu więcej będę mówić. Tak naprawdę trzeba samemu sobie troszkę poklikać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i też przede wszystkim gra jest surowa, ale uczciwa. Rzeczywiście czuć to, że jak przegrywamy albo dostajemy, że tak nieładnie powiem, wciry, to jest nasza wina i tylko nasza. Bardzo nie lubię w grach tego, jak moje wysiłki idą na marne. W zasadzie tak jak w prawdziwym życiu, ale to chyba nikt nie lubi, wiadomo. No ale tutaj mamy tak, że jednak po śmierci, pomimo tego, że są nam zabierane wszystkie łaski od bogów, pieniądze, które uzbieraliśmy, to jednak parę rzeczy nam zostaje. I są to tak zwane kryształy ciemności, dzięki którym permanentnie, uwielbiam to słowo, permanentnie możemy ulepszyć naszego bohatera. Zostają nam klucze, dzięki którym odblokowujemy bronię albo też dalsze ulepszenia. I też kryształy specjalne, nie pamiętam jak one się nazywają, dzięki którym możemy kupować nowe elementy do domostwa, ale i też elementy do komnat, które usprawniają nam na przykład rozgrywkę. To wszystko powoduje to, że rzeczywiście po każdej próbie czujemy narastającą w nas siłę. I to nie tylko spowodowanymi tymi ulepszeniami, ale też zdobywanym przez nas skillem, przez co pokonywanie kolejnych etapów idzie nam coraz łatwiej. No chyba, że dostaniemy tak badziewne dary, że rzeczywiście nie da się tego przejść.
Z drugiej jednak strony, też żeby nie było za łatwo, to twórcy co jakiś czas dorzucają nam nowych przeciwników albo różne warianty tych starszych, więc rzeczywiście nie jest nudno. A po pierwszym przejściu wszystkich tych etapów, można by powiedzieć, że gry, no tak nie do końca, to możemy przy każdym kolejnym podejściu dopiec sobie jeszcze bardziej i dodawać różne utrudnienia, za które dostajemy różne nagrody. I co więcej, historia ciągnie się dalej. Więc tak naprawdę musimy kilka razy przejść grę, co brzmi strasznie, ale rzeczywiście czuję się taką motywację. Stylistyka w Hadesie jest nieco kreskówkowa, co może się oczywiście podobać lub nie, ale mi podobała się bardzo. Te wszystkie kolorki są wyraziste, ładnie skomponowane, lokacje pełne szczegółów, detali, design tych bogów, no po prostu wygląda to prześlicznie. A jeszcze jakby było tego mało, to cały czas przygrywa nam genialna muzyka z takim mocnym, gitarowym, basowym brzmieniem, które pobudza do walki i do ubijania rzeczywiście tych przeciwników. No po prostu wszystko w tej grze zagrało i jak tak sobie pomyślę, to nawet nie wiem, czego mam się uczepić, tak na siłę nawet. Jedyne co mi przychodzi, to może lepiej mi by się grało o te 5%, jeżeli byłoby więcej tych etapów niż 4, ale na przykład z możliwością po ich pomijania albo skracania. No chociaż nie wiem, czy przez to by się ta dynamika gry nie zmieniła, ale może wtedy lepiej by mi się grało. No nie wiem, dajcie mi proszę znać, co Wam się nie podobało, jeżeli graliście, bo jestem ciekawa, jakie wady można w tej grze wymienić. No, a z takich technicznych rzeczy, no to na początku grałam wersję na Switchu i wszystko działało płynnie, nic mi się nie zacinało, nie miałam żadnych problemów. Później przerzuciłam się na Xboxa i też tam wszystko było ok. No więc w roli zakończenia grę z całego serca polecam i dołączam się do tych wszystkich ochów, achów, ponieważ są one uzasadnione. I no, mówi to osoba, która nie przepada za roguelike'ami, więc jeżeli zagracie albo macie ochotę zagrać, to dajcie mi znać, jak tam wrażenia. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć, pa!